Yo, siemano, z tej strony Gplay i razem z Lakim, słuchajcie, przygotowaliśmy niesamowitą maszynę. Otóż zobaczcie. Siemanko, Laki z tej strony i zobaczcie tą maszynę Skibidi Toilet w ogromnej wersji, tak. Dokładnie i można tak. się zamienić w go, można wejść do tej maszyny i normalnie zamienić się i sterować. Dokładnie tak, słuchajcie, to jest ogromna maszyna Skibidi Toilet, ponieważ dzisiaj w naszym mieście organizowany jest taki festiwal kostiumów, przebierańców. My zamierzamy się przebrać, a dokładnie ja za Skibidi Toilet chcę wejść do jego głowy, słuchajcie, i po prostu nim sterować. Się przebieramy po prostu za Skibidi Toilet i wygrywamy dzisiaj 10 tysięcy do podziału, co nie, Laki? Tak, tak, wygramy na pewno. Dobra, no to jedziemy już chyba na ten festiwal, co? Widzowie, ogólnie rzecz biorąc, jak nam kibicujecie, żebyśmy wygrali, to już teraz zostawcie kciuka w górę, a ja tutaj już wbijam, czekaj, Laki, bo ja muszę wejść tam do samej jego głowy i stąd będziemy właśnie sterować, także dobra, widzicie? Teraz widzimy, słuchajcie, oczami Skibidi Toilet i zobaczmy, słuchajcie, jak wyglądam. Patrzcie, tutaj jestem w tej głowie, siema widzowie, jestem mega przy ogromnym Skibidi Toilet. O, ja cię, Gplay, dawaj, bo ja tutaj już jadę. Dobra, Laki, to czekaj, to ja tutaj spróbuję teraz wejść do samochodu, poczekaj, czy ja dam radę. Okej, czekaj, schylę się. Ej, możesz trochę wyżej, Laki, bo ja tutaj nie mogę wskoczyć w ogóle do tego auta. Ty, w ogóle do dyspozycji mam tutaj różne itemki. Ej, widzowie, patrzcie, ile mam na przykład ścieków. Możemy rozkładać tutaj ścieki i wylewać jak prawdziwy Skibidi Toilet. Mamy też dostęp do laserów, możemy na przykład ustrzelić Lakiego. Laki, wiesz co, bo ja tu nawet mam perły do dyspozycji, to ja, słuchaj, lecę już na ten festiwal perłami, a ty podjeżdżaj tutaj autkiem, ale jestem w ogóle wysoki. Oj, tutaj widzicie? W prawo jest, tutaj w prawo jest ten festiwal. Dobra, ja nie mogę, kozacko, patrzcie, widzę wyżej nawet niż ci ludzie, którzy tutaj są na trybunach. Także to jest całe widowisko, cała po prostu scena, która będzie nam właśnie kibicować, a tu zobaczymy naszą właśnie konkurencję. Także tu się ktoś przebrał za Mario, za Patryka X, słuchajcie, patrzcie, same fajne postacie. Ty, ale fajne postacie, SpongeBob nawet jest. No tutaj za ducha strasznego ktoś się przebrał, i nawet straszny księżyc tu jest i taki normalnie drewniak, to jest pewnie tego drewniak Piotrusia. I tu jest miejsce chyba dla mnie. Laki, tu jest platforma dla mnie. Nie wiem, gdzie ty tak, jesteś. Tak, stawaj tam w miejscu i idź. Ja idę zawołać publiczność. Dobra. I komisję. Ej, patrzcie, tutaj jest jeszcze normalnie tutaj wagonik. Ksiuchcia i normalnie taki straszny potwór. A ja wbijam tutaj, słuchajcie. Jestem Skibidi Toilet, przeogromnym. Jestem w sumie największym przebierańcem, słuchajcie, na tym festiwalu. I mam też lasery, słuchajcie. Ups, tamtego przypadkowo, słuchajcie, ustrzeliłem. Ja nie mogę, ale jaja. Dobra, może mamy tutaj też ścieki. Słuchajcie, te balony są. Balony też mam do dyspozycji. Uwaga. Pyk i uwaga, leci balonik. Wow, trafiony, zatopiony. Balonik z lawą. Ej, dobra, burmistrz tam idzie ze swoją ekipą. Będą pewnie oceniać, kto wygrywa. Komisja za mną. Właśnie zaczynamy oceniać super stroje mega. Zobaczcie to. Tu jest Patryk Exe. Jak widać tutaj. To jest komisja cała, słuchajcie. Tutaj będą... jest dziewczynka wydawać. Ze studni, widać, bardzo straszna postać. Trolek? Słuchajcie, patrzcie, dostał jeden tutaj z komisji w ogóle. Wow, zobaczcie na ten mega strój. Te są mega też, ale ten, jaki Skibidi Toilet. Ty chwila, ale... Skibidi dop, jest, Skibidi dobro, dip, Skibidi dop, wiem, mam swojego faworyta. Jak wy myślicie, jury, ocena? Ja myślę, że ten Skibidi Toilet jest na pierwszym miejscu. Brawa, oklaski, tak? Gratulacje, to już wygrywasz cały werdykt. Konkurs. Wygrałem, tak. Ale kozacko, widzowie, wygrałem. 10 tysięcy, słuchajcie, będzie moje do podziału. Proszę, razem z Lakim. Proszę, tutaj balony dla wygranego. Komisja już wygraliśmy, publiczność wybrała. Jest tutaj Skibidi Toilet. A kto jest Skibidi Toilet, przepraszam? To ja, Gplay, panie burmistrzu, to ja, Gplay. Ja tutaj normalnie teraz czekam super. Na nagrodę główną, ponieważ będę się dzielił, bo ten strój przygotowałem razem z moim przyjacielem Lakim. Także widzowie, tutaj normalnie wszyscy zebrani, małe trole tutaj dostajecie od Skibidi Toilet. Dobra, to co z tą nagrodą, burmistrzu, co? Już dajemy, proszę bardzo, tutaj dla pana 10 tysięcy do podziału, tak? Tak, to z Lakim ogólnie się podzielę. Ej, dobra, jeszcze tu mamy, słuchajcie, ścieki, patrzcie na to. Uwaga, tu na przykład... 10 tysięcy, no dobrze, to proszę tutaj... O, burmistrzu, zalewa ścieki tutaj. Ścieki tu zalało w ogóle. Wygrana dla Skibidi Toilet, Gplay, wygrana, proszę to ja dla ciebie. Ja nie mogę, ile kasiory... Ile kasiory, dziękuję burmistrzu, dziękuję wszystkim tu zebranym i ogólnie brawa, życzę... Brawa, oklaski, życzę wam tutaj miłych ścieków, a ja już tutaj uciekam normalnie, ponieważ...
ponieważ za dużą rozróbę robię i mnie po prostu nosi, jak steruję tym skibili toilet. O nie, tu jest lawa, słuchajcie, ja zwiewam. Przepraszam za tą rozróbę, burmistrzu, więcej nie będę, obiecuję, ja nie mogę, patrzcie, zniszczyłem tutaj chyba trochę za bardzo. Trochę mnie ogólnie ciężko się steruje, słuchajcie, tym skibili toilet. Nie chciałem tego zrobić i popsuć tej sceny, a mimo wszystko to zrobiłem. Teraz muszę się podzielić. Ej, czekajcie, halo? Telefon do mnie dzwoni, tutaj G-Play. Halo, cześć G-Play, z tej strony G-Playka. Wiesz co się stało? Co się stało? Probię okradł z diamentów. Jak to? Napadł mnie, jak wracałam właśnie z kopalni i powiedział, że nam rozwali chatę, jak mu nie oddam diamentów. Ja już mu dam G-Playka. Ja zaraz to załatwię, jestem blisko jego domku, to zaraz mu pokażę, słuchaj, gdzie raki zimują. Ej, pro okradł G-Playkę. Dobrze, że w ogóle tutaj mamy jeszcze system wmontowany, głośno mówiący z telefonem, dlatego słuchajcie, jestem tu w tej głowie i doskonale widzicie, przeprowadziłem rozmowę z G-Playką, także ja już temu cwaniakowi, słuchajcie, pokażę. Tak się składa, że zalejemy mu po prostu dom ściekami, lawą i będzie miał po prostu za swoje, za to, że okradł normalnie G-Playkę. Słuchajcie, przesada, jak można w ogóle kobietę okraść? Co on w ogóle sobie myślał, ten normalnie pro? Ja mu dałam, słuchajcie, tu normalnie spłonie mu zaraz cała chata, zalewamy po prostu lawą i zwiewamy stąd, zanim, słuchajcie, ktoś się zorientuje, będę mieć tu niemałe problemy. Jak widzicie, ej, tutaj są kamery. Halo, o nie, dobra. Co tutaj się dzieje? Halo. Ja idę do domku, słuchajcie. Mój dom jest, halo. Jestem głodny, dobra, zwiewamy szybko, słuchajcie. Dobra, perłą. Tutaj wyrobił taką rzecz, że tutaj lawę mi wylał w domu. Ja, widzowie, wyskakuję teraz z tego stroju, zostawiam tutaj ten strój pod domem, także hop. Jestem, słuchajcie, już tutaj na dole. Także zobaczcie, tak wygląda tam nasz normalnie tutaj skibili toilet. Chwila. Zapraszam tutaj, proszę pana. Ja jestem zajęty, przepraszam bardzo. Ja tutaj idę do panie toalety. Panie G-Play, proszę wyjść z domu. Zapraszam za mną. O co chodzi, panie policjancie? Co się stało? Proszę, zapraszam za mną. No, mamy pewne niedogodności, niejasności. Proszę tutaj za mną. Ale jakie? No ja tutaj jestem zajęty. Właśnie wygrałem tutaj 10 tysięcy. Jak to, panie policjancie? Gdzie mnie pan zabiera w ogóle? Co? Musi pan ze mną pojechać. Pewne niejasności musimy wyjaśnić. Wie pan co? Są oskarżenia, że zniszczył pan dom normalnie pro. Ale to nieprawda, to tak naprawdę pro, panie... O, proszę zobaczyć tam do góry na rogu. Widzi pan tam te kamery? No, coś tam widzę, tak. No to właśnie te właśnie kamery nagrały pana. No i mamy złą wiadomość, musi pan do nas przyjechać. No i to wyjaśnić całą sprawę. No dobra, no to wyjaśniam. A więc sprawa wygląda tak. To pro okradł moją żonę G-Playkę, a ja musiałem się mu odegrać po prostu, bo nie będzie tak traktował mojej żony, panie władzo. Aha, są jakieś dowody na to? No są, telefoniczna rozmowa z G-Playką to jest mój dowód, ale tak naprawdę ostatnio mieliśmy małe zatargi z pro, no i tak naprawdę pewnie się teraz tutaj odwdzięcza w taki nieprzyjemny sposób, no, dla nas. No także mamy tutaj na kamerze sprawę i zapraszam tutaj pana. No ale gdzie by pan? Do więzienia? Jak to normalnie za proszę to, że... wchodzić. Za to, że ściekami zalałem normalnie i lawą tylko domek, to za to się idzie siedzieć w naszym tak, kraju? Tak, za to proszę pana, za to właśnie pan pójdzie do tutaj spokojnie sobie odsiedzieć swoją sprawę. Co do widzenia. To ma być? Ja nie mogę, słuchajcie. Mam tu ścieki, w razie co mogę im tu wylać. Patrzcie, wylejemy im tu ścieki. Okej, i dywaniki normalnie wszystkie. Będzie tu wszystko im śmierdziało, cuchnęło, słuchajcie, patrzcie na to. Tu jeszcze wylejemy, najlepiej, żeby tam po schodach to spłynęło wszystko. Dobra, także będziemy teraz trollować. Patrzcie, mamy tutaj nagrodę i kilka śmierdzących rzeczy. Normalnie policji tutaj halo, rozkładamy. Halo, G-Play, jesteś tutaj? Ej, Lucky, tutaj! Jestem uwięziony normalnie, stary, uwolnisz mnie? O, widzę cię. Odsuń się, dobra. To jakoś to ten, rozsadź... Dobra, dawaj Lucky, dawaj w drzwi celuj, wysadź drzwi i wyważ, dobra, dobra, G-Play chyba się udało. Czekaj, ja im tu ścieki tylko zlewam na dół, patrzcie w ogóle, zaleję wszystko tutaj na uwaga, komedzie. idą do ciebie. Stary, dobra, ja już tutaj szybko tutaj im niespodzianki tylko rozkładam, mały trolek i zwiewamy stąd, dzięki za pomoc. Stary, jak tam w ogóle się steruje skibidi toilet, fajnie jest? Ty, ten strój jest super, wiesz co, ja już naprawdę nigdy stąd nie wyjdę. Tu są lasery, takie super, zobacz jak to jest fajowo. Uwaga Lucky,
Uwaga i odejdź, stary, odejdź, daleko odejdź i uwaga też. Chyba wiesz jakąś kulę wielką. A niech mają cwaniaki, pożałujecie tego za to, że normalnie mnie tutaj nie wspieracie tak naprawdę. Ja jestem w potrzebie, w ogóle mnie okradł prosuch, a chciałem się odegrać, a oni mnie zamknęli do więzienia. Dobra, zwiewamy Lakson, słuchaj, jaki jest plan? Ty, ja chcę w ogóle też sterować tym Skibidi Toilet. Ej, Laki, zostaw już ich, stary, ile można? Już pożałowali, chodź tutaj. Gdzie ty lecisz, co? Gplay, ja chciałem z tobą polatać. Wiesz co? No ogólnie wszystko dobrze, ale nie oddam ci tego stroju, bo mi się on tak podoba, że ja nie chcę z niego wychodzić. Laki, ale ja też chcę normalnie się posterować z Kibili Toilet. Teraz moja kolej, ty posterowałeś, to teraz ja chcę. Co to ma być? Słuchaj, musimy się jakoś tym podzielić, bo będę cię trollował, stary. Nie, Gplay, nie troluj mnie, ale wiesz jak tu jest super, no ja wiem, cię. Ale słuchaj, teraz moja kolej, Laki. Dawaj tutaj normalnie. Ty wyskakuj normalnie, ja chcę teraz objąć kontrolę nad Skibidi Toilet. Wyskakuj, stary, dobra? Dobrze, dobra. Odsuń się. No dobra, Laki się zgodził, słuchajcie. Także ja teraz tu będę wbijał. Także co, stary, teraz ja wbijam normalnie do Skibidi Toilet i będę nim sterował. No dobra, Gplay, wchodź niby. Dobra, wchodź, czekaj, ja tam perłą wbijam, także bum. Wow, ja nie mogę, jestem, uwaga, wielkim Skibidi Toilet, Skibidi, dop, jest. Ej, Laki, słuchaj, to teraz ja jestem, wiesz co, w ogóle może teraz się odegramy, słuchaj, tym cwaniakom, może to w sumie było wszystko zaplanowane, oni chcieli tak naprawdę, żeby mnie zamknąć, chociaż niby teoretycznie to ja zawiniłem, że chciałem tego pro, ale zniszczymy może im tutaj ten festiwal, myślisz, że to dobry pomysł? Co ci się wydaje? Tak, myślę, że to super pomysł, wiesz? Gplay, ty ogólnie masz mega pomysły, proszę, stary, zobacz. Ale w ogóle jeszcze ci nie dałem tego, nie dałem ci w ogóle pieniążków, mieliśmy się podzielić, to trzymaj, połowa dla ciebie za wygraną, słuchaj, tutaj ci rzucam, także kup sobie coś ładnego, a wy ludzie normalnie, koniec już tu festiwalu, już werdykt. Wow, Gplay, dzięki, ja idę do supermarketu sobie coś kupić. Dobra, siemano, Laki, zniszczyliśmy, słuchajcie, siemano, całą tu scenę, także tak to właśnie wygląda, tego już nie potrzebujemy i tak naprawdę robimy tu rozrób jako Skibidi Toilet, chociaż nie wiem, słuchajcie, czy wtedy sobie nie narobię jeszcze większych problemów, ale teraz widzimy, słuchajcie, z góry, jak to wszystko wygląda, rządzimy tutaj, ścieków już tylko nie mam, będę musiał, słuchajcie, uzupełnić właśnie tutaj jeszcze zasoby ścieków, a ci przebierańcy dalej tutaj są. Ej, co ty tu robisz, Skibidi Toilet, co? Skibidi, o, duży Skibidi, ty jesteś moim tatusiem. No jestem twoim tatusiem, Skibidi, dop, jest, dop, jest, co tu robisz, Skibidi, synku, co, czemu ty płaczesz, synek? Słuchaj, tata, ktoś mi zniszczył bazę w środku. Ale gdzie ci zniszczył bazę, co? No w Skibidi Toilet. No to chodź pokaż tatusiowi normalnie, gdzie to jest. A ty ja tato, tak na... serio, to tam było. Normalnie tam w środku ja nie mam żadnej bazy. Tam w środku miałem bazę taką super i mi zniszczyli. A tam przy pomniku Creepera Wielkiego to było? Tak, tam przy pomniku Creepera Wielkiego. Dobra, to dawaj, synek. Ja nie mogę, on myśli ty, że jestem jego tatą, a jestem przecież normalnie Gplay, który steruje ten Skibidi Toilet. A co ty tutaj narobiłeś zamieszania, synek, w ogóle? Co to za ścieki tu są, co? Tato, ogólnie ja spotkałem burmistrza i on właśnie coś mówił, że ja przy Creepera Wielkiego pomniku coś zrobiłem, a ja tak naprawdę nic nie zrobiłem. Zobacz, wszystko czysto jest. Ale ty tu masz swoją bazę tajną, tak? Zgadza się? No tak, tu mam tajną bazę. A masz tam monitoring? Ja pokaż, jak oni ci zniszczyli tą bazę. Daj jakąś... Tutaj jest w skrzyni monitoring, zobacz na to. To daj mi, rzuć mi ten monitor, słuchaj, bo ja czekaj, nie wiem czy... O dobra, mam, abym sobie wziął, dobra. Rzuć mi tutaj, ja tutaj zobaczę, no jak zobacz, to wygląda. No zobacz, tutaj wszędzie się pali, tatku. Ja nie mogę. No i tutaj jest wszędzie tak poniszczone. Rzeczywiście tutaj, ale co? Czyli kto to w ogóle za tym stoi? Kto to zrobił to wszystko? Tu jest ogień, słuchajcie, zniszczenia. Pełno zniszczeń. To policja tu była z burmistrzem, ci przyszli na chatę, słuchaj, to zrobili? Tak, najprawdopodobniej to ścieków, policja z burmistrzem. Ścieków za dużo normalnie rozkładałeś może, co? Czy coś nie, tatuś, ja nic złego nie zrobiłem, ale możliwe, że oni coś wiedzą za dużo. Dobra, czekaj. Musimy coś z tym zrobić i na odwet ruszyć tak no naprawdę. No i widzisz, tatku, mówiłem ci, serio, oni mi tak wszystko poniszczyli, ja już wychodzę tutaj. Dobra, o, jest. To wychodź. Tak naprawdę to ja nie jestem twoim tatą, ja jestem Gplay i zrobiłem taką maszynę, dzięki której mogę sterować potężnego Skibidi Toilet. Ale mogę to ci pomóc, powiesz?
słuchaj, pomogę ci w tym przedsięwzięciu, pokażemy, kto tak naprawdę tu rządzi, także tu jeszcze ścieki wylewam, zaśmiecimy ich trochę tutaj, żeby mieli cwaniaki. Powiesz co, to ja idę, jak ty jesteś G-playem, to ja idę, ja myślałem, że ty jesteś moim tatą. No, słuchajcie, obraził się, co ten w ogóle z kibili toilet, słuchaj. Ej, jako tam jest przepotężna armia, widzowie, widzicie to? Normalnie przesada. Ej, ja nie mogę, oni wszyscy na mnie idą. Co chcecie? Atakować go, na niego, skibili toilet. Dobra, szybko, ścieki wylewam tutaj na drogę. Będziecie zalani ściekami. Na skibili, wszyscy, wszyscy. I wszyscy już będziecie śmierdzący normalnie. Patrzcie na to. Ciężko wam się teraz tutaj przebić, chłopaki, co? Chłopaki, do dzieła, do dobra, dzieła. Dobra, nie podchodzić, do skibili toilet się nie podchodzisz. Skibili dop, jest, skibili double dip. Uwaga, bam i bam, ale jesteście słabi ogólnie, wiecie? Powiem wam tyle. Idźcie do niego, teleportować się. O nie, słuchajcie, zwiewamy, słuchajcie, lepiej gdzieś wyżej stanąć. I bang, nie dam wam tak łatwo, nie pokonacie mnie, skibili toilet. Pokonamy cię, chodź tutaj. Jestem najlepszy, the best. Dobra, słuchajcie, muszę tutaj... Jak on wysoko skacze, zobaczcie, on tam jest, skoczył. Mam tu załadować mocniejszy arsenał, jesteście gotowi? O nie. Ja nie mogę, widzowie, co to było? Kozacko, i co tam, szefo? Chcesz teraz się ze mną ty zmierzyć, szefuncio? Jesteś taki? No chodź, to chodź, zejdź tutaj na dół, chłopaki! Oła, czekaj, brać czekaj! Go. Dobra, tu jeden, tu muszę go jeszcze ustrzelić. Gdzie? No to chłopaki, dawaj, szefuncio! Brać go! No, nie ma tu już nikogo, już nikt mnie nie ma kto brać, słuchaj, wszyscy zostali pokonani, a co? Sam zostałeś. Wszyscy na ciebie, wszyscy na skibidi! To ty, policjancie, mnie uwięziłeś w więzieniu, tak? A ja, tak, słuchaj, to tak... ja, jak ty z niego dostałeś się w ogóle? Mam swoje sposoby, słuchaj. A, widzę, że nawet słaby jesteś w parkurze, że ja tu zdążę ci zwiać. Idę, jak tacy jesteście, to idę wam zniszczyć całą normalnie komendę jeszcze bardziej, bo chyba im, słuchajcie, za mało im po prostu było. Oni po prostu chcą chyba, żeby ta komenda była jeszcze bardziej zniszczona, no to po prostu wyręczymy ich w tym, także uwaga, szkibili dop, jest, szkibili dobry dip, i uwaga, tutaj będzie decydujące starcie, proszę państwa, bam! No i szkibili toilet tutaj, słuchajcie, pokazał, kto tutaj rządzi w tym mieście i tak naprawdę, słuchajcie, mam nadzieję, że nie będę mieć z tego powodu żadnych problemów. Teraz muszę gdzieś schować ten cały w ogóle projekt, najlepiej zakopać gdzieś to pod ziemię. G-play! Co jest, Lucky? Co jest? Ziomeczku. G-play, co ty robisz, ziomeczku? No tak mamy, nie może mamy być. Mamy problem, ja, stary, nie panuję nad sobą, jak steruję tym skibili toilet. Nie chciałem być taki zły, ale tak wyszło. Musimy, słuchaj, teraz normalnie tę całą maszynę gdzieś schować pod ziemią. Chodź, ty znajdziemy... nie rób już tych zniszczeń, słuchaj. Chodź, schowamy gdzieś tą maszynę i jej nie będziemy odkopywać przez długie, długie lata. Także widzowie, wam dziękuję za oglądanie, skibili dop, jest, zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się, pa, pa.